Dzień dobry, Krzysztof Szwałek, witam w programie Gości Dnia w Telewizji Wałbrzych. W naszym studiu Barbara Kaśnikowska, prezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest Park. Witam serdecznie. Dzień dobry. Pani prezes, zaskoczyła Pani trochę swojego dotychczasowego pracodawcę? Czy zaskoczy Pani również samorządowców wałbrzyskich i spełni część postulatów, które mają pod adresem Wałbrzyskiej Strefy? To zależy od postulatów, ale oczywiście strefa funkcjonuje w jakiejś rzeczywistości i musi to uwzględniać. Samorządy są naszymi udziałowcami. Strefa jest powołana po to, żeby działać w gruncie rzeczy na rzecz, czy w interesie tych samorządów, bo my mamy ściągać inwestorów tu, gdzie jesteśmy, mamy ściągać inwestycje i tworzyć miejsca pracy. Ci inwestorzy tworzą miejsca pracy, także to jest działanie na rzecz i w interesie społeczności lokalnej, a więc i samorządu. Prezydent Wałbrzycha mówił, że Wałbrzyska Strefa zapomniała, skąd pochodzi, że przestała być Wałbrzyska. 41 podstref, nawet w Wielkopolsce. Teraz słyszymy o tym, że podstrefa się otwiera nawet w Częstochowie. Myślę, że mieszkańcom Wałbrzycha i też lokalnym samorządowcom trochę to trudno zrozumieć, bo przecież do Częstochowy bliżej ma chociażby Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Czy Pani tą politykę tworzenia nowych stref patrzy na nią pozytywnie, popiera, będzie kontynuować? Rzeczywiście mnie samą zaskoczyło to, że strefa ma aż 41 lokalizacji. To jest dużo, też trudne to jest do zarządzania tak po prostu. Także pewnie będziemy musieli to trochę zweryfikować. Ja zgadzam się z tym, co powiedział Pan Prezydent, że strefa tutaj powstała, tu są jej korzenie i ma działać przede wszystkim na rzecz Dolnego Śląska i tych terenów na Dolnym Śląsku, które potrzebują strefy, które potrzebują jednak wzmocnienia. Jednak Dolnego Śląska szerzej Pani to widzi niż Wałbrzycha. Myślę, że tak. No, jednak udziałowcem naszym większościowym, tak głównym jest Skarb Państwa. Myślę, że w związku z tym jakby ta perspektywa nieco szersza, regionalna, nie tylko lokalna, musi być brana pod uwagę. Zresztą ale mamy te lokalizacje. Tu zaraz Wałbrzych, podejrzewam, podniesie argument, że to 15 i prawie 90% udziałów ma gmina Wałbrzych. Żadna inna gmina się nie zbliża do tego udziału. Tak, i oczywiście. To będzie miało odzwierciedlenie w polityce strefy. Z całą pewnością. To znaczy to, że ja mówię, że powinniśmy patrzeć w perspektywie regionalnej, to wcale nie oznacza, że mamy ignorować potrzeby miejsca, w którym jesteśmy. Absolutnie nie. Zresztą wiem, że pierwszą osobą, z którą się spotkałam już po objęciu funkcji, był właśnie pan prezydent Szałamę, co też chyba pokazuje moją dobrą wolę. Ja chcę działać na rzecz samorządów, które są naszymi udziałowcami, ale też pamiętając o tym, gdzie są potrzeby. My musimy inwestować, czy ściągać, rozwijać strefę w tych miejscach, gdzie są potrzeby. Niewątpliwie w Wałbrzychu te potrzeby są. No, dosyć dawno w Wałbrzychu dzieje się niewiele, jeżeli chodzi o pozyskiwanie nowych inwestorów. Pani będzie się starała jakoś przesunąć akcenty, żeby ten Wałbrzych jakoś szczególnie promować? No rzeczywiście w ogóle jest problem z pozyskaniem inwestorów i to jest problem szerszy, bo jakby problemy strefy dotychczasowe nakładają się na sytuację gospodarczą w ogóle i też na taki systemowy problem, czyli termin funkcjonowania stref, bo jeżeli nie będzie przedłużenia tego terminu funkcjonowania przynajmniej do 2026 roku, tak jak są postulaty, albo bezterminowo wręcz, to będziemy mieli problem ze ściągnięciem jakichkolwiek inwestorów. W tym momencie już niezależnie o jakich miejscowościach mówimy. Dlatego, że przeciętnie zwrot na te inwestycje to jest około 9 lat dla firmy, która inwestuje w strefie. W tej chwili zostało nam 7 lat do zakończenia funkcjonowania stref, a to oznacza, że chęć do zainwestowania potencjalnych inwestorów jest znacznie mniejsza i to będzie dla nas podstawowy problem. O tych kwestiach związanych z koniunkturą i z terminem działalności stref jeszcze chciałbym porozmawiać nieco później. Teraz wróćmy jeszcze do kwestii naszych wałbrzyskich. Jak Pani rozumiem, Pani się spotkała z Panem Prezydentem Szałamejem. Tak. I on już poza tym, że Panią powitał i wyraził zadowolenie ze zmian w zarządzie strefy, czego nigdy nie ukrywał, on już jakieś postulaty pod Pani adresem zgłosił. Powiedział, że wróci na przykład do pomysłu, żeby specjalna strefa się dokładała do specjalnych fundacji działającej na rzecz Wałbrzycha? Oczywiście rozmawiając z Panem Prezydentem poruszyliśmy szereg tematów, nie tylko kurtuazyjne, ale też merytoryczne.
Natomiast to było takie pierwsze spotkanie rozpoznawcze, tak bym to określiła, ponieważ każdy z naszych udziałowców ma jakieś postulaty, a strefa ma jakieś ograniczone możliwości i musimy znaleźć rozwiązanie, które będzie zadowalające dla obydwu stron. Jeśli chodzi o zaangażowanie strefy w taką działalność typu fundację, mogę powiedzieć tyle, że w planie na 2013 rok, który nie jest jeszcze zatwierdzony przez Radę Nadzorczą, są przewidziane pewne środki na działalność też charytatywną, na sponsoring, na tego typu cele, ale rozumiem, nie to jest podstawowym problemem Wałbrzycha. To też wynikało z rozmowy z panem prezydentem. No przede wszystkim musimy bardzo zintensyfikować działania na rzecz ściągnięcia jakiegoś dobrego inwestora do Wałbrzycha. Pani poprzedniczka już zadeklarowała w odpowiedzi na postulat prezydenta Szemeja, że strefa będzie się dokładać do inwestycji infrastrukturalnych, będzie pomagać w tym, żeby dojazd do tej strefy był lepszy. Pani podtrzymuje te deklaracje, też będzie pani się starała wygospodarować na to środki, czy to też zależy od decyzji ministerstwa, czy w planie, negocjacji? Plan finansowy strefy, jakby tutaj to jest ten dokument, który określa, na co w danym roku będziemy mogli przeznaczać pieniądze. Tak jak powiedziałam, on jeszcze nie jest zatwierdzony, ale też są tam pewne środki przewidziane na infrastrukturę związaną z przygotowaniem tego terenu dla inwestorów, także w infrastrukturę wokół strefy, czyli drogi dojazdowe jak najbardziej, no to jest ważne dla inwestorów. W momencie, kiedy przedstawiciel inwestora musi stać w pół godziny na światłach przy wjeździe do Wałbrzycha i skręcie w ulicę Uczniowską, gdzie się mieści strefa, to oczywiście jego chęć do inwestowania w tym miejscu spada. Także na pewno będziemy musieli tutaj jakąś współpracę nawiązać. Pani ma realny wpływ na to, jak wygląda ten plan finansowy, o którym pani wspomina, czy to pani dostała w spadku i to już tak musi być? Rzeczywiście dostałam go w spadku. Rada Nadzorcza jest 22 marca, więc trochę mało czasu na to, żeby jakieś istotne zmiany do tego planu móc wprowadzić, tym bardziej, że potrzebuje więcej czasu. Rada ma go zatwierdzić, tak. Potrzebuje więcej czasu, żeby rozpoznać wszystkie tematy. Natomiast no myślę, że taki plan finansowy też może być zmieniany w ciągu roku, jeżeli będą jakieś rozsądne propozycje ze strony zarządu, to jestem przekonana, że Rada Nadzorcza też przyjmie to, czy odniesie się do tego pozytywnie. I ma pani nadzieję, że pani zdąży przygotować te propozycje, czy to? Jeżeli nie zdążę do 22 marca, to tak jak mówię, mam nadzieję, że to będzie temat otwarty w ciągu roku. No dobrze. Poza tym, że samorządowcy, lokalni politycy mają postulaty pod pani adresem i też wiążą nadzieję ze zmianami w Inwestparku, ja spojrzałem też na fora internetowe, żeby zobaczyć, czy zwykli mieszkańcy Wałbrzycha myślą sobie o zmianach w pani spółce. No i powtarzał się jeden wątek. Niech nowa pani prezes zrobi coś z zarobkami w strefie, bo to jest obóz pracy. Co można, jak pani może zareagować na tego typu postulaty? Czy to jest wykonalne i co można zrobić? Rozumiem, że chodzi o zarobki osób zatrudnionych w firmach, tak? Tak, osób, które dojeżdżają do strefy, tam pracują, twierdzą, że to... No takie wpisy były, że urąga naszej godności, praca za takie pieniądze. Ma pani realne instrumenty, żeby to zmienić? Nie, niestety nie. To jest tak, że inwestorzy swoją politykę finansową prowadzą na swój rachunek i my nie mamy na to wpływu. My mamy wpływ na czy możemy egzekwować od inwestora jego obietnicę utworzenia konkretnej liczby miejsc pracy, utworzenia i utrzymania tych miejsc. Natomiast... I to się negocjuje na etapie udzielania pozwolenia. Tak. Czy wtedy w ramach tych negocjacji można postawić inwestorowi warunek, że on ma na przykład 80% średniej krajowej płacić? Czy to jest nierealne? Myślę, że to jest nierealne. To jest, no, każda firma, to są firmy, tak, które działają oczywiście dla zysku. No tutaj dobrze, ale liczbę, tu rządzi rynek. Liczbę miejsc pracy jakoś pani dyktuje. No tak, negocjuje, bo... pani wymaga, egzekwuje. Tak. No więc internauci, wydaje im się, że również można negocjować kwestie płac. Nie, to nie jest tak. Tutaj za duży byłby ten interwencjonizm. Tak? My mamy jednak kwestie płac reguluje rynek. Kwestie płac w firmach, dopóki które nie działają. Zacznie się konkurowanie o pracownika, to
do tego momentu nie będzie podwyżek. My możemy egzekwować liczbę miejsc pracy, możemy egzekwować wielkość nakładów inwestycyjnych poniesionych tutaj, natomiast nie możemy ingerować w działalność firm. Nie będziemy firmom mówili, gdzie mają produkować, co mają produkować, jak mają produkować i kim. Natomiast chcielibyśmy podjąć współpracę z firmami, na przykład w obszarze zabezpieczenia wykwalifikowanych kadr. Tak? Czyli jeżeli będziemy mieli sygnał i chcemy się tym zająć systemowo, żeby badać potrzeby inwestorów, jakie specjalności są im potrzebne, jacy pracownicy, a z drugiej strony mamy szkolnictwo wyższe na naszym terenie również, tak? I tu jest to pole do ewentualnie jakiejś współpracy, żebyśmy być może jakiś projekt też finansowany ze środków unijnych w przyszłej perspektywie, żeby przygotować młodych ludzi szczególnie do tych zawodów, czy nauczyć ich tych zawodów, które są potrzebne potencjalnym inwestorom ze strefy. Rozumiem. Przejdźmy może do kwestii takich bardziej formalnych, jeżeli chodzi o Pani powołanie. Bo wiele osób, jak usłyszało Pani imię, nazwisko, od razu rzuciło się do komputerów, było goglowanie. Pani pracowała wcześniej w Urzędzie Marszałkowskim, jeszcze wcześniej w Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jak to się stało, że została Pani prezesem? Ktoś do Pani zadzwonił, powiedział, proszę złożyć aplikację, bo zamierzamy wymienić zarząd, bo nie było przecież konkursu. Jak się takie rzeczy odbywają? Nie. Akurat na to stanowisko nie odbywa się konkurs, tylko jest to powołanie przez ministra gospodarki. Czyli inaczej mówiąc, trzeba wiedzieć, gdzie ucho przystawić, żeby się dowiedzieć, że kandydat jest poszukiwany. Nie wiem, szczerze mówiąc, dlatego że w moim przypadku akurat odbyło się to w ten sposób, że rzeczywiście aplikowałam do Ministerstwa Gospodarki na zupełnie inne stanowisko dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich, bo to jest ten obszar, w którym się specjalizowałam do tej pory, chociaż też przedsiębiorczość. Chciała Pani do Warszawy. Ja pochodzę z Warszawy i 5 lat temu przeprowadziłam się na Dolny Śląsk. Tutaj podjęłam się pewnych zadań, które zrealizowałam. I rzeczywiście przyszła mi taka myśl do głowy, żeby jednak wrócić do Warszawy, stąd moja aplikacja do ministerstwa i rozumiem, że w ten sposób mój życiorys został tam przeanalizowany i ktoś wpadł na pomysł wykorzystania tej wiedzy w inny sposób. Zadzwoniono do Pani, powiedziano, została Pani prezesem Inwestparku, mimo że Pani chciała być kim innym? Zadzwoniono do mnie i zaproszono mnie na rozmowę oczywiście. No dobrze, i zapraszam. Podczas której dostałam taką propozycję i ją przyjęłam. A czyli to nie było tak, że ktoś od Pani wymagał na przykład jakiegoś biznesplanu, planu rozwoju tej strefy, zadawał Pani merytoryczne pytania na ten temat, czy jednak była merytoryczna rozmowa? To była rozmowa merytoryczna jak najbardziej, natomiast jeśli chodzi o strategię rozwoju strefy, to taka strategia jest przygotowana. Moim zadaniem jest ją teraz zweryfikować, ewentualnie poprawić. Podobnie z planami, tak? Plany działania spółki funkcjonują, poprzedni zarząd funkcjonował, to zostało przygotowane i znowu moim zadaniem jest to ewentualnie poprawić, tak żeby bardziej odpowiadało potrzebom samorządów z jednej strony, ale też żeby zintensyfikować działania tej strefy, ponieważ ona trochę, taki był odbiór przez ostatni okres, że trochę za duże spowolnienie tam nastąpiło działań. Jeżeli została Pani prezesem Inwestparku w zasadzie trochę przez przypadek, mogę tak powiedzieć, świadomie. Nie wydaje mi się, żeby to był przypadek, to w tym sensie, że moje doświadczenie dotychczasowe i to, że zajmowałam się przedsiębiorstwami, wspieraniem przedsiębiorczości i pomocą publiczną dla przedsiębiorstw, właściwie odkąd ta pomoc publiczna funkcjonuje w Polsce. No tak, mówi Pani o swoich kompetencjach. Oczywiście. W tym kontekście natomiast myślę, że nie możemy mówić o przypadku, natomiast rzeczywiście był to taki zbieg okoliczności, że akurat w tym momencie, kiedy gdzieś były już myśli na temat tego, żeby zmienić zarząd strefy, akurat mój życiorys znalazł się we właściwym miejscu, we właściwym czasie. No dobrze, to nazwijmy to zbiegiem okoliczności, tak jak Pani zaproponowała. Czyli ja rozumiem, że Pani się nie przyglądała przez ostatnie lata, jak pracuje strefa. Bo to miała Pani swoją pracę w Urzędzie Marszałkowskim, bardzo odpowiedzialną, związaną z Regionalnym Programem Operacyjnym. Czy teraz jest Pani w stanie zrecenzować to, jak ten poprzedni zarząd działał? Myślę, że nie jest moją rolą recenzowanie poprzedniego zarządu. Natomiast niewątpliwie strefa wymaga, spółka zarządzająca strefą musi działać bardziej aktywnie. I to jest moje zadanie, żeby ją zaktywizować, tak żebyśmy znaleźli inwestorów.
Co nie będzie łatwe, tak jak już powiedziałam, no dobrze, biorąc pod uwagę okoliczności. To ja, jeżeli pani nie chce recenzować, to ja się odwołam do twardych statystyk. Rzeczpospolita co jakiś czas podsumowuje skuteczność działania stref ekonomicznych, jeżeli chodzi o pozyskiwanie inwestorów. Wałbrzych wypadł z pierwszej trójki w październikowym zestawieniu rankingu, który jest co jakiś czas publikowany. Z tego zestawienia wynikało, że nakłady z prawie 800 milionów spadły do 480 milionów. Wypadliśmy z pierwszej trójki. Wszystkim innym strefom też spada ten poziom nakładów, no ale jednak w Obrzychu on był dosyć znaczny. Czy pani ma jakieś takie rozwiązanie, dzięki któremu moglibyśmy do tej trójki wrócić? Ja nie jestem cudotwórcą i nie mam rozwiązań gotowych w torebce i nie wyciągam ich tak na zawołanie, natomiast mam pewne pomysły. Ale na to potrzebuję trochę czasu, żeby je wprowadzić w życie, żeby je też zweryfikować, ponieważ ja mogłam mieć te pomysły jako osoba z zewnątrz, obserwująca strefy, znająca się na pomocy publicznej, znająca się na przedsiębiorczości. Ja oczywiście obserwowałam strefę i to, co się działo w tej strefie przez ostatnie 2 lata właściwie. No, na Dolnym Śląsku jestem od 5 lat, ale powiedzmy, że strefie przyglądałam się od 2-3 lat i mam swoje przemyślenia na ten temat. Natomiast mam też dużo pokory w sobie i wydaje mi się, że nie jest to właściwy sposób przychodzić do strefy i 3 dni później obwieszczać na antenie telewizji, że rozwiązaniem problemu będzie działanie X czy Y. Tak? Ja muszę rozeznać się znacznie głębiej w tym, co się dzieje w strefie. Już nie z zewnątrz, tylko z wewnątrz. Przeanalizować procesy, które tam zachodzą, różne powiązania i problemy i przefiltrować przez to te moje wcześniejsze wyobrażenia i pomysły, jakie mam, no, a później zabrać się do działania. To jak wygląda pani kalendarz na najbliższe 2 tygodnie? Z kim się pani spotyka? Najbliższe 2 tygodnie to są, to po pierwsze mamy walne zgromadzenie w 5. Po drugie, spotkania z samorządami, które są zaangażowane w strefę. A później, myślę, chciałabym bardzo zacząć się spotykać też z inwestorami, tylko to musi chwilę poczekać. No też w tej chwili trochę muszę poświęcić czasu na to, żeby sprawy takie zwykłe związane z zarządzaniem spółką, tak? Czyli kwestia analizy struktury organizacyjnej, zasobów, które mam, kwestie finansowe, to wszystko muszę przeanalizować i podjąć pewne działania. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Barbara Kaśnikowska, nowa prezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest Park, była naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję to był państwu. Program Gości Dnia, Krzysztof Szwałek. Do zobaczenia. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.